Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, jestem Wojtek, miło mi was gościć w kolejnym odcineczku z gry Stardew Valley. Moi drodzy, dzisiaj mamy już 26 dzień zimy, także zostały nam, no cóż, nie będę ukrywać, że dosyć mało czasu na ogarnięcie tutaj wszystkiego i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast, moi drodzy, ja już tutaj mniej więcej ogarnąłem, co najbardziej opłaca się, jakby to powiedzieć, hodować wiosną. W pierwszej kolejności są to truskawki oczywiście, potem jest bodajże rabarbar, są chyba ziemniaki i kalafior. Także te rzeczy będziemy tutaj priorytetować, maksować i zobaczymy, ile uda nam się ogarnąć nasion truskawek. Oprócz tego rabarbar, jeżeli dobrze pamiętam, można kupić na pustyni, więc na pustynię też będziemy się musieli jeszcze wybrać. I myślę, że zrobimy to chyba w następnym odcinku. Zobaczymy oczywiście, jak nam to pójdzie, jak to wszystko będzie wyglądało, no bo wiecie, z moim lamerstwem bywa bardzo, bardzo różnie. Dobra, przeróbmy sobie te wszystkie truskaweczki. Dzisiaj oprócz tego, to co będziemy robić, to oczywiście udamy się, moi mili, do... Udamy się przede wszystkim do cyganki, do Krobusa, żeby kupić kolejny Iridium Sprinkler i będziemy sobie jakoś tutaj powoli wszystko ogarniać. Jeszcze musimy zahaczyć oczywiście Clinta, żeby dać mu tutaj te jego wszystkie wymagane rzeczy, czyli, znaczy wymagane rzeczy, żeby dać mu po prostu prezent na urodziny, zważywszy, że dzisiaj je ma, właściwie obchodzi. Teraz tak, jeżeli chodzi, moi drodzy, jeszcze o wszystkie możliwe nawozy i tak dalej, i tak dalej. Tutaj mam pewne, znaczy mamy, słuchajcie, mamy 55 basic fertilizera, natomiast na pewno wiem, że do truskawek i do tych wszystkich rzeczy, które są dosyć, dosyć drogie, będę musiał kupić lepszy nawóz. To jest tutaj priorytet, dlatego że chcę tą wiosnę po prostu wykorzystać jak najbardziej tylko mogę. Dobrze, co my tutaj mamy? Aha, czyli gaz jeszcze potrzebuje albacora. To nie będzie problemem, ponieważ albacora mamy. Natomiast z tego co pamiętam, mamy, o właśnie, mamy złapać 3 percze. I teraz, wow, ancient seed nam, the fuck? Serio? Czemu to? Wiecie co, mam pewien mindfuck teraz, bo nawet nie wiedziałem, że mamy chyba jakąś szansę na to, żeby ancient seed wyrósł, ale to spoko, to sobie od razu go zasadzimy. I teraz tak, przygotujmy się troszeczkę tutaj do reszty. Poczekajcie, albacor, tu mamy albacora, tylko że mamy go złotego. A czy mamy jakiegoś gorszego albacora? Mamy, to tego dajmy Gusowi. Teraz tak, co my tutaj jeszcze... mamy, tak, Wojciech kicha i ciągnie nosem, dziękuję za zdrówko. Coś dziwnie te truskawki, właściwie to czekajcie, bo ja miałem się zająć innymi rzeczami, a na razie robię, ogarniam truskawki. czekajcie. Teraz tak, jeżeli dobrze pamiętam, on na pewno lubił też emeralda, więc emeralda dla Clinta weźmiemy. Zobaczmy też, czy coś tutaj nam wyrosło, już widzę, że wyrosło, także całkiem spoko. I teraz tak, pewnie zapytacie się, czy pójdę znowu do wieśniaków i dam im te wszystkie prezenty, które oni lubią. Wiecie co, nie za bardzo mi się chce, szczerze powiedziawszy, dzisiaj. I w ogóle chyba będziemy ogarniać całą resztę wiosną. Natomiast pierwsze co zrobimy, jeżeli będzie dzień deszczowy wiosną, to kupujemy oczywiście ten naszyjnik syreny, dzięki któremu będziemy mogli się związać z Abigail. Dodatkowo też w planach jest oczywiście rozbudowa domu, ale to myślę, że tak jak już wam mówiłem, mniej więcej po pierwszych zbiorach sobie dopiero ogarniemy, bo będziemy mieli taką możliwość. Dobra, zwierzęta widzę, że są jakieś dzisiaj chyba upośledzone, bo tak nie za bardzo coś zjadły od dnia wczorajszego, co jest dla mnie troszkę dziwne, no ale cóż, skoro tak... A w ogóle wczoraj był festiwal, to może dlatego one nie jadły, może zrobiły mi tą przyjemność i wiecie, nie zjadły, także nie musimy im dzisiaj tutaj żarcia dawać. Dobra, wszystkie zwierzaki mamy ogarnięte, standardowo sobie ogarniemy to całe mleko i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że tutaj jeszcze sobie damy dla goat cheese'a. To zostawiamy. Majezony też zostawiamy, to złote to oczywiście od razu bierzemy i sprzedamy. Kurki. Kurki widzę też mi zrobiły tutaj niespodzianeczkę, pięknie, cieszę się bardzo i niezmiernie z tego powodu, że nie muszę was tutaj zbytnio ogarniać. Natomiast jajka to mogłyście mi dać, kurczę, większe. Nie obraziłbym się. Dobra, czy wszystkie są polajkowane? Wszystkie są polajkowane. No i standardowo ogarniemy sobie też majezony.
Wiecie, na razie jajek i tego wszystkiego mamy na tyle dużo, że nie ma najmniejszego sensu się bawić w to, żeby przerabiać to na gwałt, tak? Także to, co będziemy zbierać, to będziemy zbierać, a jak mi będzie czegoś tam gdzieś brakować, to oczywiście wtedy sobie ewentualnie to zostawimy. Dobra, wszystkie srebrne rzeczy sprzedajemy. Teraz jeszcze tak, te percze cholerne, kurczę, nie, wiecie co, nie za bardzo wiem, gdzie one rosną i to jest duży minus. Rosną. Słuchajcie, rosną, ryby rosną. Ciekawe od kiedy i ciekawe gdzie. Dobra, to sobie zostawiamy. Ślimaka zostawiamy tutaj. Okej. Okay. Ancient fruta od razu posadzimy w szklarni, bo tam jeszcze nas dzisiaj nie było. I przy okazji też zobaczymy, czy tutaj... Nie, widzę, że nie urosło jeszcze. Chodź, kicia. Ciebie dawno nie lajkowałem. Robin, widzę, tutaj nam dzielnie działa, jeżeli chodzi o konia. Nietoperze, mogłem się z tego spodziewać. No i zobaczmy, czy coś tam w szklarni wyrosło. Tak, moi drodzy, wyrosła nam żurawina. Całkiem spoko. Całkiem spoko, także żurawinkę będziemy mieli. No i ja tutaj od razu posadzę sobie Ancient Seeda, bo możemy. Konewkę widzę, mamy, także mogę sobie tutaj ją... Tak, wędką, Wojciechu, wędką. Tak, jak najbardziej. Na pewno to da radę, na pewno będzie spoko. Dobra, tutaj nic więcej nie mamy. Także moi drodzy, jeżeli chodzi o szklarnię, wydaje mi się, że idzie nam bardzo, bardzo fajnie. Mamy sporo rzeczy, sporo hajsu zarabiamy, więc nie powinniśmy mieć tutaj problemów. Natomiast teraz tak, to standardowo sprzedaję. Zaraz wiecie, co będę musiał jeszcze sobie zerknąć. Albo wiecie co, ja sobie szybko w telefonie sprawdzę, gdzie możemy złowić percze, bo w sumie wypadałoby to ogarnąć. Tylko teraz jeszcze tak, zastanawiam się, czy... Czekajcie, percz stardiu. Zastanawiam się jeszcze nad jedną rzeczą, bo tak, mamy mało żelaza, dobrze by było wszystko ogarnąć. Czekajcie, percz. Percza możemy złowić, widzę, że w jeziorze o dowolnej porze. To możemy sobie, wiecie co, zrobić tak, że zważywszy, że my i tak idziemy do cyganki, to możemy tam troszeczkę połowić i ogarnąć. Zaraz zobaczymy, jak to będzie się miało do mojego łowiectwa. I bardzo jestem ciekaw, czy kurczę tych sprinklerów mi wystarczy. Wiecie, no te iridium sprinklery, no to jest takie, bym powiedział, najlepsze rozwiązanie dla... Znaczy może tak, to jest w ogóle najlepsze rozwiązanie, ponieważ one nawadniają najwięcej możliwych pól, także to jest spoko. Powiedz mi, że masz to, co chcę. No i nie ma! Wybaczcie mi, że ciągnę nosem, ale po prostu choroba nie wybiera niestety. Dobra, mam nadzieję, że w tym lejku mogę złowić percza. Nie obraziłbym się. Bo w sumie nie wiem, czy to chodzi o to jezioro, czy o to tam na górze. Chociaż nie, to na górze to się chyba nazywa inaczej. O proszę, mamy pierwszego percza. Oj, w ogóle widzę, że się złowił złoty i teraz się zastanawiam, czy to złoto to jest to miejsce tutaj, chociaż koło kłody teoretycznie z tego co pamiętam dało radę to wyławiać. Dobra, mamy godzinę 12. Kurczę, wiecie czego jeszcze nie sprawdziłem? Nie sprawdziłem jednej rzeczy, mianowicie tego, czy mamy jakieś geody do rozłożenia u Clinta. Chociaż chyba nie, bo ostatnio to robiliśmy. Dajcie mi 3 percze, dobra, drugi percz i jeszcze jeden. Dla Gasa Albacora mamy to dobrze. No i niestety, wiecie co, to tak wydaje mi się, że to zadanie chyba z tamtą drugą kopalnią, gdzie musimy zdobyć, dojść do 25 poziomu. Chyba nam średnio się uda. Co? A, chyba mi się skończyły, wiecie co? Skończyły mi się chyba te... A, spławik mi się skończył. Ogólnie dzięki tam za komentarz 3 albo 4 odcinki temu, ja w ostatnim zapomniałem wspomnieć, że wszystkie możliwe spławiki ja mam w tym, w kwiatkach. To jest oczywiście lamerstwo Wojtka i jak zdaje, znacie mnie doskonale i wiecie, że ja nigdy nie pamiętam co gdzie upycham. I tak to po prostu niestety wygląda. Ale dobra, mamy już pierwszą, cholera. Niedobrze, musimy jeszcze odwiedzić Krobusa, musimy odwiedzić Clinta. No i też myślę, że dzisiaj, wiecie co, spędzimy dzień w kopalni resztę dnia, bo potrzebuję dużo żelaza, żeby zrobić po prostu sprinklery, bo bez sprinklerów to ja leżę, że tak powiem, a wiecie, wiosna jeszcze jest na tyle, znaczy może inaczej, nie na tyle chamska czy coś, tylko że, kurczę, w pierwszym dniu nie za bardzo jesteśmy w stanie ogarnąć wszystkie możliwe pola. Z bardzo prostej przyczyny.
Będziemy mieli tego bardzo dużo, dlatego też muszę tutaj spriorytetować po prostu te rzeczy, które dadzą mi największy zysk. Wtedy będziemy mogli to sobie ogarnąć po prostu w ten sposób, że wiecie, te rzeczy, które wymagają najwięcej czasu do rośnięcia, dają największy zysk, musimy posadzić już w pierwszym dniu. Tak samo jak musimy to podlać. Natomiast cała reszta, czyli te tam parsnipy, czosnek, rabarbar i tak dalej, chociaż nie, rabarbar też musimy posadzić w pierwszym dniu. Tylko że teraz nie wiem dla odmiany, czy będę mógł kupić rabarbaru Sandy na tym. Także to też jest pytanie za 100 punktów. Czy możesz mi wyłowić jeszcze jednego percza? Nie obraziłbym się, zważywszy, że już jest druga po południu. Proszę, dajcie mi jeszcze jednego percza i będę mógł go zanieść Gusowi i będę mieć święty spokój. Chociaż wydaje mi się chyba, że ja jednego percza mam w ekwipunku, znaczy w lodówce, tam, znaczy w tej naszej magicznej skrzynce z rybami, ale nie dam sobie łapska uciąć. No ale już jak to łowimy, to łówmy. Ta się widzę, ryba jakoś tutaj dziwnie szarpie. Co to jest za ryba w ogóle? Ej, halo, ryba, nie uciekaj. Perch, perch, perch. No pike! I don't want pike. I need some perch. Powiedz, że ty... No i ty też nie jesteś perchem, kurde. Chociaż... Nie no, rwie się za bardzo, to jest kolejny pike. Jezus, no dajcie mi percha, tak ładnie szło. Pierwsze dwa zarzucenia to były percha, a teraz co? Same pajki, halo, gro. Proszę, zrób to dla mnie, daj mi percha, bo chcę dać Gusowi, no nie rób mi tego na złość. No i to też będzie pajk, bo się rwie. Dobra, spróbuję złowić z drugiej strony tym razem. Trzecia. Oho, jeszcze czuję zmęczenie, świetnie. No i to też będzie... O. Momento, mamy skrzyneczkę. No i to też nie będzie chyba percz. No dajcie mi... Aleluja, aleluja, aleluja. No i mam 6 energii, nie? Świetnie. Proszę, gro, daj mi jednego percha. Naprawdę się nie obrażę. Może być nawet najgorszej możliwej jakości, ale żeby to był percz. O! Bardzo możliwe, że to może być percz, bo widzę, że się nie rwie zbytnio. Po prostu fenomenalnie, gro. Dziękuję ci ślicznie z całego serca. Dobra, moi drodzy, teraz tak. Musimy szybko ogarnąć wszystko. Ja sobie zjem te field snacki, co prawda one chyba, chociaż nie wiem w sumie nawet czy one dają życie, nie, dają 18 życia, dobra. I teraz tak, Gasa już, znaczy Clinta już jako tako nie zaliczymy pod względem ewentualnie sklepu i tak dalej, on będzie na pewno gdzieś mniej więcej chyba w tym, no jak to się zwie, w karczmie, tam też jest gaz, więc będziemy mogli tych dwóch panów zaliczyć, że tak powiem od razu. Powiedzcie, że Iridium. No Goldor. Dobra, może być i Goldor. Dobra, teraz szybciutko. Lecimy do Krobusa, kupujemy Sprinklera. Potem idziemy do miasta. Jeszcze musimy ogarnąć sobie plażę, zobaczyć co ewentualnie tam nam gdzieś porosło i tak dalej, i tak dalej. A potem idziemy do kopalni, musimy nakopać bardzo dużo żelaza, co mam nadzieję, gigantyczną nadzieję, że uda nam się oczywiście zrobić. I myślę, że będzie całkiem spoko. Cały czas mnie korci ten star drop, wiecie, no bo to jednak da nam bardzo dużo życia, ale z drugiej strony, kurczę, wydawać nas, chociaż, czekajcie, to kosztuje 20 tysięcy, 10-30 tysięcy, zostanie nam 70 tysięcy, to teoretycznie powinno nam wystarczyć na wszystko, jeżeli chodzi o hajs. Dobra, na pewno, dobra, kupię tego star dropa, wiecie? Przynajmniej mamy też całą energię od razu, więc będziemy mogli sobie tutaj bez większych przeszkód, wiecie, ogarnąć sobie motyw z kopalnią, więc będziemy mogli tam spędzić znacznie więcej czasu. Mamy łącznie 372 jednostki energii, więc jest bardzo dobrze. Jeszcze oczywiście, jeżeli wyrośnie nam tamto, tam jeszcze coś pamiętam, gdzieś można było... Co ja zrobiłem? Nie mówcie mi, że ja mu to dałem. Nie, dobra, aha. Czyli to... To było... Aha, bo to było dla tego. Oje, wiecie co? Wiecie co? Zupełnie przez przypadek ogarnąłem sobie zadanie. Ale dobrze. Ale... A, bo dla Gasa mamy Albacora. Dobra.
Ja pierdzielę, wiecie, co się wystraszyłem, że coś. Ale dostaliśmy jakiś ten, i wydaje mi się, że to jest chyba za 5 wieśniaków tam, albo za zadania, nawet nie wiem w sumie, jak to się te achievementy... A ewentualnie Big Help. Nie zwróciłem totalnie uwagi, co dostaliśmy. Tego na pewno nie. For people. A ewentualnie dostaliśmy networking. Naprawdę nie wiem co, bo mi nie wyskoczyło żadne powiadomienie. Znaczy wyskoczyło mi, ale oczywiście nie zauważyłem, jak to zwykle ja. Dobra, mamy 6:10. To teraz tak, plan jest taki. Idziemy szybko do... Clint aha, Clint jest u siebie. Oj. Oj, oj, oj. To wiecie co? To mi się średnio podoba. Ja mam tylko nadzieję, że on wyjdzie do tej karczmy. Aha, tu jest ten, to nie przeszukamy śmietnika. Dobra, gaz, gaz, gaz. To było na pewno dla ciebie? Tak, gaz and albacore. Dobra, dostaliśmy 400. Teraz jeszcze tak, zobaczmy, czy... Nie mamy żadnych, widzę, nowych receptur. No i teraz, moi drodzy, jest kwestia jeszcze Clinta. Ja mam wielką nadzieję, że on wyjdzie, dlatego że wydaje mi się, że większość, wszyscy wieśniacy, o ile dobrze pamiętam, wychodzą. Więc chyba powinno być ok. Dobra, jeszcze ogarnijmy sobie tutaj śmietniki. Gaz, błagam. O, dobra, znaczy Clint. Dobra, Clint wychodzi, także damy mu na spokojnie ten prezent i lecimy szybko, szybko do kopalni. Trzeba nakopać troszeczkę żelaza. Mam nadzieję tylko, że nam to pięknie, ładnie tutaj przyjdzie sprawnie. Proszę bardzo, masz prezent na urodziny. Tak, pamiętałem o tobie i mamy z nim 5 serduszek. Jest spoko. Właściwie z większością, wiecie, tak patrząc na te nasze tutaj znajomości, to my nie mamy jakiejś takiej dużej tragedii z tymi wieśniakami, bo właściwie każdy wieśniak, z którym gdzieś tam, wiecie, mieliśmy do czynienia, jakieś tam serca z nami ma. Wiecie, no oczywiście minus jest taki, że nie jestem w stanie wszystkich ogarnąć naraz, także no ja tutaj powiedzmy, że priorytet... Mines. Dobra, także cyku myku myk, lecimy na 55 poziom, jak to zwykle. Tylko wait. Właśnie, to musimy ogarnąć. No, energii mamy dużo, życia mamy sporo, także nie ma lipy. No pytanie jest tylko i kwestia tego, czy uda nam się ładnie tutaj ogarnąć żelazo. Bo jak widzę, to dzisiaj tak średnio. Nawet nie wiem, czy wiecie, co w telewizorni coś sprawdzałem, czy coś będzie. Ogólnie też dobrze by było, gdybyśmy to wszystko ładnie zabijali, to wtedy jeszcze nawet uda nam się teoretycznie wykonać zadania dla gildii podróżników. O, tu jest dużo tych, ale... O, jest żelazo troszkę. Dobra. Tylko widzę, że tak troszeczkę biednie z tym żelazem tutaj w tych kopalniach jest. Tu jeszcze widzę jakieś żelazo, zaraz na mnie toperz zejdzie, oczywiście. Tu mamy nawet dwa żelaza, znaczy dwie rudy. Tu mamy 3 i 3. Mamy 6. Bardzo mi się to podoba. Wiecie, kamienia tak na dobrą sprawę mam na tyle dużo, że tutaj z kamieniem nie powinniśmy mieć problemu. Najważniejsze to jest oczywiście iron, żelazo. Szkoda też, że nie mam żadnej bomby, bo bym sobie tutaj z wielką chęcią to wyciupał w cholerę. Dobra, tutaj mamy zejście niżej, to jeszcze standardowo sobie ogarniemy całą resztę. Dobra, jest 9:50. O, zobaczcie ile węglaków, bardzo mi się to podoba. Ale możesz go dziabnąć, nie? Dobra. Teraz zobaczymy ile... Udało nam się, patrzcie, 16 sztuk. Dobrze by było, gdybyśmy ogarnęli 20. Mielibyśmy wtedy mniej więcej kilka barów, tak? 4 bary. Znaczy wiecie, no oczywiście im więcej, tym lepiej. Mamy 10:20. Dobrze jest, jest dobrze. O proszę, jeszcze tutaj jakieś geotki dostajemy. Bardzo mi się to podoba. Mamy zejście niżej, to będzie 59 poziom, czyli jeżeli dobrze pamiętam, 59 poziom to jest poziom bodajże chyba z labiryntem, tym tak zwanym przeze mnie. Dobra, leci kolejny netoperek.
Dobra, tutaj się nie będziemy za bardzo jakoś bawić w TT i tak, to jest labirynt. Także wiecie co, wychodzimy już, bo mamy... Aha, mamy 19, kurde, jeden mi brakuje. Ale nie, mamy dwa, o ile dobrze pamiętam w tym. Jeżeli dobrze pamiętam, to mamy dwa w skrzynce, także sobie to ogarniemy i będziemy mieli, wiecie, cztery dodatkowe bary. I myślę też, że dobrze by było, gdybyśmy tak zrobili sobie codziennie, czyli codziennie ogarnęli po te, tak, prawda, 20 sztuk, żebyśmy mieli cztery bary. Ogarniemy sobie wtedy nieco więcej sprinklerów i tego wszystkiego, więc powinno być pięknie, ładnie, okej. Okay. Dobra, węgla mamy 9, więc możemy to spokojnie przepalić. Teraz tak, to tu zostawiamy, geodę też zostawimy tutaj, kwarc sprzedajemy, bo to jest ten gorszy, kamień zostawiamy. Dobra, teraz tak, akwamarynę zostawiamy, frozen tira mamy tu 3, to możemy sprzedać. Czy coś tu jeszcze jest do zostawienia? No na pewno to zostawiamy tutaj i złoto. Złota mamy 4, więc nawet nie możemy tego przepalić, ok. Teraz tak, sprzedajemy frozen, kwarc, co jeszcze, to na pewno, korala na pewno, dobra, i teraz tak, tutaj zostawiamy, nie, śmieci to nie tutaj, ale zostawiamy Cooper Ore, mamy 5, więc my moglibyśmy sobie przepalić jeszcze jednego, no ale tu się nie będziemy tym za bardzo zajmować. Dobra, mamy dodatkowe 3 kolejne nasiona truskawek, bardzo fajnie, to zostawiamy, bierzemy kolejne 2. I teraz tak, zostawiamy aha, tej ryby tu nie zmieszczę. No dobra, to w takim razie co, tu ją zmieszczę? No tak, tylko że tu mamy zwykłego pajka, tu mamy tego. Wiecie co, zrobimy sobie jeszcze jedną skrzyneczkę na te ryby, bo widzę, że mamy z tym dosyć duży problem. Także kolejny cześcik. Cyk. Także widzicie, no tych ryb mamy naprawdę dużo, kurczę, więc jest, myślę, że całkiem spoko. Kolejne truskaweczki, 5 nasion nam się ogarnęło i teraz nie wiem właśnie, czy to zależy od tego, że jak jest jakiejś lepszej jakości, czy coś w tym stylu, to wiecie, jak to bywa. Dobra, teraz tak, to zostawiamy tutaj, to też zostawiamy tutaj. Jojo Cola, jeżeli dobrze pamiętam, szła do lodówki, mamy aż 13 sztuk, to jest bardzo, bardzo dużo. Jeszcze tak, tutaj robimy porządek, także to zostawiamy wszystko tutaj, okulary, trash, soapa. Wiecie co, teraz dopiero zauważyłem, że nie mamy już bagmita, które jest nam potrzebne do tego, żeby ogarnąć cholera. Wiecie co, żeby zrobić to z robaków, kurczę, ale mamy tą maszynkę, tylko teraz... Gdzie ona była? Wiecie co, żebyście mnie kroili, ja nie pamiętam jak ona... A, to jest to! Wormbean, gold, iron, fiber, hardwood. Wiecie co, ja chyba nie mam hardwooda, ale ja bym to z wielką chęcią zrobił, bo ile mamy hardwooda? Mamy 27 hardwooda. To wiecie co, możemy to w sumie sobie zrobić. 25 gold, fiber jeszcze nam jest potrzebny, 50 sztuk. Dobra, i tego było 25, jeżeli dobrze pamiętam. Dobra, mamy na razie jeszcze dużo czasu, więc możemy sobie tutaj wszystko pokminić. 42 truskawki. Nie wiem, ile teraz tak na dobrą sprawę będę tego ogarniać. Dobra, jeden ten. Proszę bardzo, Wormbean. Dobra, Wormbeana mamy zrobionego. Ja nie za bardzo wiem, jak ten Wormbean działa, dlatego ja go tu położę. I on chyba będzie nam produkował codziennie jakieś robaki, tak? Dobrze mi się wydaje. Regular busy, the worm are self... Aha, czyli to są jakby samowystarczalne. No ale dobra, mamy, moi drodzy, już godzinę pierwszą, także przerobimy sobie... Tak, przerobimy sobie jeszcze truskawy. I dobra, jeszcze telewizor zobaczmy. A, dzisiaj były neutralne, to już wiem, dlaczego było tak mało rzeczy. No dobra, i moi drodzy, w następnym odcinku ogarniamy sobie przedostatni dzień zimy. Także musimy już powoli zacząć się zabawiać z farmą. I mamy 10 lewer zbieractwa, jak fajnie. Foraged items are always highest quality, location of random items revealed. Tracker to jest to, co wam mówiłem, czyli pokazuje mi, nie wiem teraz czy na mapie, czy po prostu widzę to jakby się świeciło, czy coś w tym stylu. Natomiast ja wezmę botanist, czyli wszystkie rzeczy są zawsze najlepszej jakości. I to moim zdaniem będzie całkiem spoko. I zobaczcie, zwróciło nam się za sprinkler z dnia dzisiejszego. Także to już jest w ogóle pięknie, ładnie, fajnie. Dobra, także 27 dzień zimy jest za nami i jeszcze tak szybko zobaczę, czy te bajty nam się zrobiły. Zrobiły nam się, a ile tego dostaniemy?
3 sztuki, bardzo fajnie. Dobra, ale całą resztę ogarniemy sobie w następnym odcinku, także ja wam na dzisiaj wszystkim bardzo serdecznie dziękuję. Jeżeli wam się podobało, zostawcie koniecznie łapęcję w górę, zasubskrybujcie mój kanał, wpadajcie na wszystkie social media, linki macie standardowo tam na dole w opisie do filmu. I co? Słyszymy się jutro. Także trzymajcie się, hej, pa, pa.